Cześć, cześć, witam wszystkich. Nazywam się Mateusz Małecki. W naszym spektaklu gram królika i zająca jednocześnie. Postanowiliśmy wszyscy trochę pokazać ten spektakl z naszej strony, więc zapraszam za mną. Okej, jesteśmy na miejscu, czyli w szatni. Na wprost widzę jakieś ostatnie przygotowania, więc przyjrzyjmy się trochę z bliska. Cześć Karola, cześć Paweł. Opowiedzcie trochę o swoich rolach w naszym spektaklu. W spektaklu gram Absolema. A tak między scenami, między kręceniem dbam o to, żeby nosy się nie świeciły za bardzo i włosy, żeby nie były za gładkie. Tak, Paweł dba o wszystko, jest bardzo ważną osobą w naszym spektaklu. Karola? No tak więc w scenie Saszki gram Kwiata, szefa kwiatów i od razu przedstawię cały mój gang. Okej, okay, prowadź. Także to jest Natalia, Gota i Karola. Nie ma z nami Natalii, ale także należy do gangu. Tak, pozdrawiam Natalii. I moją drugą rolą jest bycie asymetrykserem, mam lasek. Który właściwie nie przejmuje się królową. Często w sumie trafiam do lochów, później mnie w nich nie ma. Zobaczycie sami. Okej, rozumiemy. Asy laski. O co chodzi? Dlaczego w ogóle się tak bardzo słuchacie tej królowej? Ona wam jakoś zagraża? No, w każdym momencie możemy trafić do lochów albo na ścięcie. Jak to nie wiecie o co chodzi? Przecież to jest moje królestwo! Musicie się mnie słuchać! Hello? Oh. Okej, to była nasza czerwona królowa. Jestem tutaj blisko, więc chciałbym przedstawić dziewczyny, które są bardzo ważne, bo występują w każdej naszej choreografii. To jest Jagoda, Miśka i Ola. Teraz może posłuchajmy naszych perełek, Alicji, co myślą o swoich charakterach, jakie one są. Przed sobą mam jedną z Alicji, Alicję Saszkę, czyli Alicję S. Jaki jest swój charakter? Ciągle szukam swojego charakteru. Moja postać pokazuje, że czasami trzeba się zatrzymać i już uznać, że się coś osiągnęło, a nie szukać. Okej. Przejdźmy dalej. Mamy tutaj Monikę, Alicję M, która je sobie śniadanko. Opowiedz coś nam o swoim charakterze. Powiesz coś? Okej, dziękujemy, to smacznego. Na wprost widzimy dwie kolejne Alicje, Klaudię i Asię, czyli Alicję K i Alicję A. Opowiedzcie również o swoim charakterze. Asia? Moja Alicja jest najbardziej zbliżona do czasów dzisiejszych, gdyż gram Alicję hip-hopową. Wiadomo, o tym teraz jarają się młodzi ludzie. Okej, dziękujemy. Klaudia? Natomiast moja Alicja, znaczy jej charakter, najbardziej zbliżony jest do Alicji z książki. Jest subtelny, delikatny, zagubiony, ale dąży pomimo wszystko do takiego odkrycia siebie swojego. To było bardzo głębokie. Myślę, że przedstawiliśmy już wszystkich. To była telewizja spektaklowa, teraz zapraszamy na mały występ. When you are ready, I will surrender. Take me and do as you will. Have what you want, your way's always the best way. I have succumbed to this passive sensation, peacefully falling away. I am the zombie, your wish will command me. Live as I fall to my knees. No, you can't help me if you have been tempted by fruit hanging ripe under the tree. And I feel useless, don't care what the truth is. You will be here come the day. Happy.
grown up, so fly, it's like a blessing, but you can't have a man look at your for 5 seconds without.